aby udostępnić ekran w spotkaniu Microsoft Teams, należy się połączyć programem Microsoft Teams lub przeglądarką Chrome lub inną opartą o silnik Chrome. Aby dołączyć do spotkania, klikamy prawy klawisz na spotkanie i kopiujemy adres linku. Wchodzimy do przeglądarki Chrome lub na przykład nowego Microsoft Edge, jak tutaj jest pokazany poniżej. Wklejamy link, prawy klawisz wklej i naciskamy Enter. Od razu nam program proponuje otwarcie zaproszenia na Teams. Ja to pokażę za pomocą pracy w przeglądarce, więc klikam kontynuuję w tej przeglądarce. Otwiera nam się okno, w którym musimy się przedstawić. Wpisujemy swoje imię, inicjały, imię i nazwisko. I klikamy dołącz teraz. Zostaliśmy połączeni do spotkania. Jest dwóch uczestników w tym spotkaniu przykładowym. Aby udostępnić ekran, klikamy znajdujący się koło mikrofonu znak z udostępnienia. W innych przeglądarkach może być wyszerzony ten znak. I klikamy pulpit okno. Są dostępne udostępnienie całego ekranu, okno aplikacji lub kartę Chrome. My będziemy skorzystać z udostępnienia całego ekranu. Klikamy w cały ekran, wybieramy ekran. Tutaj mamy jeden tylko do wyboru i klikamy udostępnij. Ekran został udostępniony, przechodzimy na prezentację. Jak widać na dole jest taki pasek udostępniania. Otwieramy prezentację i przechodzimy do pokazywania. Można tutaj z menu wybrać od początku lub nacisnąć klawisz F5. Rozpoczyna się prezentacja. Sterujemy, przyciskamy prawo, strzałką w prawo, strzałką w lewo powrót, strzałką w prawo następny slajd. Wychodzimy klawiszem Escape. Po wyjściu z prezentacji zatrzymujemy udostępnianie i przechodzimy z powrotem do przeglądarki Chrome. Dla utrwalenia szybko powtórzę operację udostępnienia. Klikamy udostępnij, następnie pulpit okno, wybieramy cały ekran, z tych całych ekranów wybrałem jeden ekran, następnie klikamy udostępnij, przechodzimy na PowerPointa, klikamy F5, żeby rozpocząć prezentację, przechodzimy przez prezentację, kończymy prezentację klawiszem Escape i zatrzymujemy udostępnienie ekranu. Następnie wracamy do przeglądarki Chrome. Teraz pokażę udostępnianie prezentacji za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Tym samym klikamy tak samo przycisk udostępnij. Wybieramy tutaj pulpit, a jak nie będzie pulpitu, to szukamy wśród okien wcześniej już otwartego PowerPointa. Tutaj jest pulpit i można wybrać okno, więc wybieram udostępnienie całego ekranu. Gdybyśmy nie byli gościem, byśmy mieli także możliwość udostępnienia bezpośrednio pliku prezentacji PowerPoint. Włączyło się udostępnianie. Przechodzę na aplikację PowerPoint. Klawiszem F5 uruchamiam prezentację.
Tak samo escape'em. Wychodzę, kończę udostępnienie tutaj tym symbolem koło czerwonej słuchawki.